Witam Was wszystkich i dzisiaj w serii Dobre Bitwy chciałbym Wam pokazać nie tak dawno widzianego w sumie, ale zawsze lubię go komentować ze względu na to, że pokazuje w jaki sposób grać lejtami, medami i wszelkiego rodzaju innymi pojazdami, które powinny w jak najlepszy sposób sobie dawać radę swoją mobilnością, swoją przewagą właśnie, którą mi ta mobilność daje. Dzisiaj na tapecie LTTB i pojazd, który w sumie chyba rzadko na chwilę obecną się spotyka ze względu na to, że jak wiecie doskonale, poza mobilnością i dobrym działem ma stosunkowo duży minus, czyli opuszczanie tego działa. Dlatego też gra nim nie należy do najłatwiejszych, ale zobaczymy jak to będzie. Pluton z kolegi Shadow Z808 i Woj Bartos, ale to prawdopodobnie Pluton założony tak w grze. Nie wiem, czy kolega sobie wziął i z nimi zagrał od samego początku. Pantera 88 i mamy Kometa. Mapa to oczywiście bagno, nie powiedziałem tego od samego początku. I to jest ciekawe, CL-12 Duch. Czy Brolo jeszcze robił misję na obiekta 260? Być może. Ale oczywiście ta misja Duch nie jest taka wcale taka prosta. Zresztą zobaczymy, czy się uda ją zrobić. Dobra, wyrzut na dziewiątki, czyli taki standardowy jak na ten pojazd. Pojazdy problematyczne. I z trzeci te 30 jak Tiger. No i tak mniej więcej to by wyglądało. Jest i Pantera 88, pierwsza. No i już pozamiatane. Kolega został wykryty. Pantera 88 zobaczy, jakie duże problemy z opuszczaniem lufy. Nie ma opcji, żeby obniżyć ją. Mamy tutaj pierwszy strzał od Pantera 88 od razu za Morakiem za 233. No i niestety już naprawa zużyta ze względu na to, że nie ma innej opcji, tylko trzeba ją było zużyć. Dobra, w naszym teamie T-34-1 i Lightwave kontra Pantera 88. Trzeba pomóc temu naszemu jednemu towariściowi ze względu na to, że za chwileczkę on tutaj wyparuje. A jak widać, ten Lightwave nie bardzo się tutaj kwapi do tego, żeby cokolwiek robić. No i tak jak powiedziałem, jeśli chodzi o opuszczanie lufy, dramat w tym pojeździe. Co z tego, że lufę mamy długą, skoro ona w dół nie chce iść za żadne skarby. No i dobra, odwrót taktyczny, 1-2 jak na razie przegrywamy. Ostatnio powiedziałem, że jest dobrze, przegrywamy 2-0. Dobrze dla kogo? Oczywiście dla tego, kto ma robić damage, dlatego też mówię w ten sposób, że jest dobrze. Natomiast w tym przypadku, jak widzicie, szybkie objechanie, T-37 jako chyba pierwsze. Tutaj mało brakowało, aby się wywalił. T-37 zniszczony, teraz komecik, trzeba go będzie jeszcze spróbować dobić. Jeszcze Pantera 88 się odgryza, ale zobaczcie, już w tym momencie 241 HP zostało rolo. No i trzeba uważać, ponieważ może być to duży problem. Przeładowanie i jest odrobinę duży, przycelował i bez żadnego problemu już w tym momencie została ta Pantera 88 spenetrowana. Ja tak na początku zwróciłem uwagę, że tak, 20 pocisków zwykłych, 20 premium i 2 HE-ki. Te HE-ki to miały jakąś taką w miarę penetrację, 44, ale obrażenia aż 300, więc na takiego WTF-a PZ4 bez żadnego problemu one się tutaj przydadzą. Wiedzie, nie wiedzie? Spróbować warto. Dobra, gąski niezerwane, więc nie jest źle. Jak widzicie, kolega jedzie tutaj bez... dobra, jest zaświecony. Jedzie tutaj bez gaśnicy, tylko na dodatkowych racjach bojowych. A jednak, uda się. W tym momencie chyba chcę podświetlać. No niestety, strzał od wafla czwartego, to niestety już byłoby... zakończyłby już bitwę, ale trzeba spróbować jednak coś podświecić. Na razie trzeba zgasnąć, to najważniejsze. Siedem do 6, ale różnica w HP jest znaczna, bo ponad 1000 HP, czyli jeden pojazd takiego siódmopoziomowy, są nasi przeciwnicy do przodu. Świecimy.
Pytanie właśnie, kto tego wafla świeci? Czy Lightwave, czy... Well, Lightwave wyjeżdża w tym momencie, dostaje bułę konkretną. Jeszcze raz przeładuję. No i Lightwave w dwóch szybkich strzałach, zobaczcie, jak źle zrobił. Wyjechał wprost pod WTF-a czwartego, no i niestety dostał dwa strzały i na tym by się praktycznie jego granie skończyło, gdyby tam jeszcze ktoś go nie dokończył. Jest. No i w tym momencie nie ma co świecić, nie ma co strzelać. Ze względu na to, że to już by się skończyła zabawa. Zobaczcie, ile pojazdów tutaj jest. Teraz jakby założył heka, no to tu jeszcze byłby w stanie go mocno obić. I widzicie, nie ma co, tylko korzystamy z tego dobrego kamuflażu. Niestety, nietrafiony, ale artyleria, zobaczcie, jak blisko podjeżdża i jeszcze się nie świeci. Skubany. Dobra, teraz dopiero. Ja nie wiem, czy podjechał na jakieś 50 metrów i dopiero się w tym momencie zaświecił. Odwrót taktyczny tak zwany, znowu, i trzeba uciekać, ponieważ wafel oczywiście jest znacznie wolniejszy. Ja bym próbował jednak strzelić z haeczka, ze względu na to, że w tego wafla bez żadnego problemu wchodzi i obrażenia na poziomie 300 to rzeczywiście będzie już go bardzo bolało. No, biedunia, powiem szczerze, że nie bardzo chyba wie, co się z nim dzieje. Wszyscy go, tutaj go świeci. Pojazd, który powinien mieć dobre camo, bo jest oczywiście TEDek, a nie jest w stanie wyświecić tego LTTB. Powiem szczerze, że jak widzieliście, podjazd na ponad prawie, nie wiem, to może z 50 metrów to było max i dopiero wówczas kolega został zaświecony. Owszem, stał w miejscu, kamuflaż pewnie na full zrobiony. Dodatkowo jeszcze tutaj widzicie kamuflaż na pojeździe. Kamuflaż na full zrobiony oczywiście na załogantach, bo to wtedy ma największy sens, żeby oni tutaj mieli i zrobione camo. I to nam dużo daje. Dobra, znowu wyjazd na tą górkę. Tutaj mamy Borsuka, mamy jeszcze Jak Tigera, mamy T30, czyli 3 TEDeki z górnej półki w jednym miejscu. Wyjedzie. Zobaczcie, jak ma tutaj już opanowane to, ten wyjazd w to miejsce. Ach, mało brakuje. Dawaj. Odrobinę szybciej, jeżeli by wjechał, no to wówczas pewnie byłoby w miarę nieźle. Jeszcze raz. 8 do 7. Ale różnica już, jeśli chodzi o ilość HP, już nie jest na poziomie ponad 1000, tylko mamy tutaj 400. Więc troszeczkę się poprawiło. Jest ta 30. Jest jeszcze gdzieś tutaj powinien być Borsuk i Jak Tiger. Jak Tiger. Wiecie co, ja specjalnie nie skracam tej powtórki po to, żebyście zobaczyli, w jaki sposób kolega od samego początku do końca kombinuje, co tu jeszcze by zaświecić, w jaki sposób by tutaj jeszcze nie podjechać, nie wyjeżdża bezpośrednio tak na YOLO, tak jest tak zwane, tak samo jak zrobił to ten T-54 Lightwave, który, jak widzieliście, wyjechał sobie na hura i niestety się do niego źle skończyło. Tutaj Rolo kombinuje, próbuje tylko zaświecić. O, dobra, jest T30. Jest, jeszcze z podpałą, patrzcie. Super. No i zamiast wyjechać od drugiej strony, no to on zobaczy, wycofuje. Będzie próbował strzelić do tej T30 z bardziej, z dalszej odległości, ze względu na to, że... A, dopiero teraz, widzicie, teraz T30, asysta w uszkodzeniu. I dobrze, T30 jeszcze zdążyła go wyświecić, no ale cóż, jeszcze to ktoś tam dostał. Dobrze, 8 do 8, już wygrywamy, jeśli chodzi o ilość HP, nie jest to jakaś druzgocząca przewaga, ale już to cieszy, bo w pewnym momencie rzeczywiście to ta ilość HP po naszej stronie była zdecydowanie mniejsza. Jest Borsuk,
Ja bym próbował jednak tego hejka użyć. Kiedyś próbowałem strzelać z hejka i to naprawdę jest fajna rzecz. Taki strzał co 4 sekundy po 300, no to boli taki pojazd. Jest jeszcze dodatkowo arta 9 do 9, 5200 do 4900 i jedziemy dalej. Teraz jest problem, bo tutaj mamy ISA trzeciego. Jest borsuk. Ładnie, wykończony. I teraz jest problem właśnie z tym ISem trzecim, bo on ma dużo HP, a 241 nie wystarcza do tego, żeby wytrzymać chociaż jeden strzał. No cóż, na samym początku trochę tych strzałów kolega dostał od tych gości, którzy wjechali. Na samym początku od tych Panther 88 i tego Chromium Kometa, dlatego też no teraz trzeba troszeczkę bardziej i szanować te swoje HP. I z trzeci myślałem, że go nie zaświeci, ale jednak się udało mu. No i dobra, i odwrót, i widzicie, i znowu takie kręcenie się, takie w kółeczko, kręcenie bączków, przeładowanie już na Golda, ze względu na to, że na normalnym pocisku mógłby być problem, żeby spenetrować ISA trzeciego. Jest ISA trzeci. Wow, solidny strzał, taki mięsisty za 153, to naprawdę musiało go zaboleć. 11 do 9, zostały im ISA trzeci. Tam był jeszcze Emil, ale Emil jest po drugiej stronie zupełnie. I dwie artylerie, które trzeba będzie zniszczyć w najbliższym czasie, ze względu na to, że one tutaj jeszcze próbują, jeszcze coś grają, mają lufy, potrafią zniszczyć pojazdy na strzał, stąd też i trzeba je wykończyć. Teraz założony hajek dopiero. I został zniszczony, miał grubo powyżej 200, chyba prawie 270 HP i hajek wystarczył na to, żeby wykończyć drugą artylerię. No i jeszcze trzeba byłoby zniszczyć Batchata 9 poziomu, który... Wow, zobaczcie! Patrzcie, jak ciśnie tę 95. Idzie na pełen żywioł. Dobra, i z trzeci. Chyba się będzie musiał wycofać ze względu na to. No niestety. Niestety, dostał od artylerii 711 HP, spadło w przeciągu ułamka sekundy. No niestety, ta arta jednak i te strzały za tak duże wartości. To trochę zabolało. Nie brabił. Kolega tutaj zaznaczył tego Batchata w pierwszej kolejności, no i... I Batchat się jeszcze pojedzie utopić, no nie zdążył. I został im jeszcze tylko Szturer Emil, który tam też jakiś... Aha, jeszcze została im tylko minuta 57. Szturer Emil, jeżeli go trafi z hejka, to nie będzie żadnego problemu, nie będzie przeproś. Oczywiście, jeżeli kolega Rolo go trafi. No i teraz trzeba go wykończyć jak najszybciej, ze względu na to, że brakuje nam minuty 34 sekund do tego, żeby skończyć bitwę. Jest zaświecony i koniec, ładnie, 8 fragów i zaraz zobaczymy dokładnie, ile tego HP było zabrane przeciwnikom. Już sobie odpalam. Okej. I mamy teraz powtóreczkę. Nie tyle powtórkę, co zrzut tego, co kolega zrobił. MK, dodatkowo medal Radle Waltersa. To jest... czekajcie, ile oni zrobili? 12 fragów razem. 8, tak jest, 12. I dodatkowo jeszcze czołgista snajper oraz specjalista. Contribution, dobra. 3316 obrażeń, niby niedużo, ale jednak ten pojazd nie strzela jakoś tak strasznie mocarnie, jak widzieliście takie strzały po 150, a to się nazywało ostateczne poświęcenie, przepraszam.
nawet takie strzały Wisła trzeciego po 150 też się zdarzało, a to rzeczywiście tylko pokazuje, że no, trzeba się trochę tutaj ostrzelać, żeby zrobić te 3300 obrażeń. Su-14-2 też dwa fragi i kolega w fałce też dwa fragi, także łącznie to ostateczne poświęcenie zostało dzięki temu zrobione. Exp bardzo dobry, 1848 bazowy exp, no to naprawdę tutaj wygląda to świetnie. Przejechane, bo o damage już powiedziałem, przejechane 7 km, 130 metrów i naprawdę tutaj widzieliście, kolega się objeździł, nawet nie wiadomo dokładnie kiedy, gdzie, ponieważ jeździł na takim dosyć niedużym terenie, niedużej powierzchni tej mapy. Ale mimo wszystko ponad 7 km zrobione. 20 tysięcy zarobione na czysto, jeśli chodzi o koszt amunicji, 11 tysięcy, wystrzelił chyba jeden pocisk premium w kierunku tego ISA 3, czy tam może dwa, ale kosztowały go to symbolicznie, bo tylko 11 tysięcy i EXP 2772, to już oczywiście skąd ten premium. No i Rollo po raz kolejny pokazuje nam na to, to jak, w jaki sposób powinno się grać lightem, czyli świecimy. A, nie powiedziałem jeszcze jednego. Jeszcze asysta 2087, czyli ze świecenia mamy tyle. Stąd też i dodatkowy bonus do naszego expa, jak i też mamy bonus do zarobków. Pokazuje nam Rollo po raz kolejny, jak grać lightem, nawet w momencie, kiedy jesteśmy już tak naprawdę na strzał, i pokazuje, że ten LTB rzeczywiście jest bardzo fajną zabawką i w rękach umiejętnie rozgrywającego go nim gracza potrafi zrobić dużo, zarówno świecąc, a jak też i strzał. Także naprawdę jest to w dalszym ciągu pojazd bardzo dobry. No tylko tyle, że trzeba właśnie pamiętać o tym, że nie opuszcza on praktycznie zupełnie lufy i to jest jego największą bolączką. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dużo tutaj takiego właśnie jeżdżenia, kombinowania i dużo można nauki z tego wyciągnąć. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, skomentujcie to i widzimy się w następnym odcinku. Dzięki, bywajcie.